Budda czy Chrystus? Budda. Spadać czy latać? Latać. Spadać. Twarde czy miękkie? Miękkie. Twarde. Zrobię sam czy zrobię za mnie? Za mnie. Słuchajcie, chujów nie wybiera. Jeśli miałeś jakiś przelotny kontakt seksualny, więcej takich kontaktów przelotnych, to warto by to zbadać. Żeby wakacje były bezpieczne. Jak Budda, to się uda. Tutaj było prawdziwe techno. To było techno i ja nie wstydzę się tego. Ja mówię to otwarcie, że gramy po prostu muzykę dla ludzi. Ten Disco Bolus to jest taka metafora życia. Bo on, to jest, wiecie, jak ten Syzyf, który pchał tą kulę, to ten Disco Bolus tak rzuca to disco. Uważam, że ciężko jest zamknąć w ogóle jakąkolwiek energię na płycie, szczególnie 10-utworowej. I całe życie myślę, że będę nad tym pracował, myślę, że Kuba też, żeby udało się właśnie przy samych nagraniach utrzymać tą ogromną energię live. Bo chciałbym, żeby się dało kiedyś i żebyśmy byli, mogli kiedyś powiedzieć, że udało nam się zamknąć energię na Disco Bolus. Ja nie chciałbym, żeby kiedykolwiek dało się zamknąć koncertową energię na płycie, bo to byłby koniec. Tak jak YouTube, Spotify, jak ta wołowina. Nie chciałbym. Jedna jest różnica pomiędzy graniem rockowych koncertów a elektrokoncertów, że ci ludzie bardziej tańczą niż wyrzucają, znaczy może nie, wyrzucają energię, ale bardziej poprzez taniec niż poprzez skakanie i śpiewanie. I to jest fajna odskocznia od Clock Machine właśnie, że dzieje się coś zupełnie innego na tych koncertach i nie można w ogóle w żadnym stopniu tego porównać. Clock Machine to jest nasze dziecko, więc to nie można dziecka zaniedbać, że co, później ci zabiorą prawa i co, już nie pośpiewasz, chłopie. Tym bardziej, że jak dowalisz do tego jeszcze Michała i Piotrka, to też się tej energii nie da zamknąć, jest nie? Jest ostry w pierdę. Co myślisz, Kuba? Clock Machine to jest dno. Clock Machine to jest syf w ogóle, że myśmy coś takiego grali, to ja się wstydzę. Kuba, kamera jest niżej. Ale fajnie, że patrzysz w światło. Ja ogólnie jestem raczej z tych skromniejszych ludzi i uważam, że Clock Machine to jest wielka i fajna muzyka i że razem stanowimy wspaniałą paczkę przyjaciół. A to jest wywiad z Basem Astralem czy z Clock Machine? Przepraszam bardzo. A męczycie to? Boli cię to? Zabolało? Ukuło? Tak? Wierci? Co? Po to zrobiłem Basa Astrala, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co gramy, tak? Więc ja robię bity na komputerze i jestem z tego dumny. Ja też bym robił bity na komputerze. No, z tymi ludźmi to jest... Znaczy ja się zastanawiam, chciałem się zamienić z nimi miejscem, w głowie przynajmniej i pomyślałem, że gdybym sobie tak siedział i chillował na przykład z dziewczyną i tutaj bym się patrzył na zespół, to w sumie fajniej się leży, no nie? A Kuba na pewno ma odmienne zdanie na ten temat. Ja to szanuję, jak ludzie nie tańczą do naszej muzyki, bo... Bo nie muszą. Bo to jest właśnie część życia, że czasem się chodzi w dzień, a w nocy się leży. I tak samo jest... Taka kolejna. Czasem wołowina, czasem kurczak, nie? Dobra. Nic tak nie łączy jak wspólna wołowina. To my... Mamy parę koncertów, 8 gramy we Wrocławiu. To jest lato sukcesu. Lato sukcesu, no. Bo ja zawsze bałem się pieniędzy. Jak miałem takie zdanie o pieniądzach, że pieniądze nie są dla mnie, pieniądze są dla bogatych ludzi, że pieniądze niszczą, przyjaźń, że pieniądze w ogóle sprawiają, że jesteś takim skurwysynem, no nie? A teraz wiem, że pieniądze są dla mnie, że jak rano biorę 20 zł i mówię sobie: Władysław, lubimy się. I Władysław mówi: okej, Kuba, przyjdę. Ja dzisiaj przyjechałem tutaj pociągiem za 300 zł. Mogłem przyjechać pociągiem za 50, ale... Teraz się żyje. To ja płaciłem. Na pewno będziemy jeździć na bananie. Tutaj ten pan oto jest mistrzem jazdy na bananie. Banan, mistrz świata. Zapraszamy wszystkich na banana w Międzyzdrojach razem z nami. No, w zeszłym roku jak jeździł na bananie, to powiedział, że z tyłu najlepiej czepię i usiadł z tyłu. Co to wykonał, nie? Dajcie, co to jest w ogóle? Dajcie, dajcie mi większy kapok. Się źle skończyło. No. 2015 rokiem MDMA, 2016 latem sukcesu. I Disco Bolusa. Kupcie płytę.
Koniec. Pasa sobie Ksigo, dziękuję wam bardzo. Trzeba tak było od razu, ale to, moi drodzy, to jest dopiero początek. Ty jesteś ty, Igor, tam na okładce? Nie. Znaczy, podobny jestem ogólnie, ale nie zgodziłem się.